Mobilny AMD Ontario to będzie nowa technologia. Więcej energii w bateriach. Czy polscy posłowie dostaną służbowego iPhone'a? Złe wieści dla oczekujących na grę StarCraft 2. Zapraszam na kolejny odcinek Benchmark TV. Układ AMD Fusion, łączący procesor i grafikę w jednym kawałku krzemu, będzie nosił nazwę Ontario. Znamy kolejne szczegóły. Fusion będzie składał się z dwurdzeniowego procesora oraz układu graficznego zgodnego z DirectX 11. Jako procesora AMD najprawdopodobniej użyje CPU opartą o nową architekturę Bobcat. Będzie on charakteryzował się bardzo niskim zużyciem energii, poniżej 10 W. Podobnym TDP może pochwalić się procesor Intel Atom. Układu AMD możemy spodziewać się jednak dopiero w 2011 roku. Wkrótce polscy posłowie mogą dostać służbowe smartfony, które ułatwią im dostęp do internetu. Za pomysł o nazwie Mobilny Poseł odpowiedzialny jest Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu. W sieci rozgorzały plotki na temat tego, na jaki model postawią sejmowi specjaliści od technologii. Wśród najczęściej wymienianych pozycji króluje iPhone Apple'a. Póki co informacje można traktować z przymrużeniem oka, bowiem tego typu transakcje zawierane są na drodze zamówienia publicznego, opatrzonego ściśle określonymi zasadami. Premiera oczekiwanego układu graficznego NVIDIA prawdopodobnie zostanie po raz kolejny opóźniona. Podczas spotkania szefa NVIDIA z inwestorami oficjalnie potwierdzono przesunięcie premiery układu Fermi na pierwszy kwartał 2010 roku. Jak wynika z oświadczenia, masowa produkcja GPU opartych o ten układ ruszy dopiero 26 stycznia. Układ Fermi według zamysłu konstruktorów ma być najwydajniejszym układem graficznym na rynku, w pełni wykorzystującym technologię DirectX 11. Ale konkurencja nie śpi i AMD już szykuje nowe układy z serii Radeon HD 6000, przewidywane na połowę 2010 roku. Anody z nanorurek pozwolą bateriom litowo-jonowym pracować dwa razy dłużej niż dotychczas. Nowy typ anod dla akumulatorów litowo-jonowych pozwolą elektrycznym pojazdom pokonywać dłuższe dystanse, jak również wydłużą czas pracy urządzeń mobilnych, takich jak komórki czy laptopy. Anody z krzemowych nanorurek mogą przechowywać 10 razy więcej ładunku niż grafit, materiał stosowany w obecnych anodach baterii litowo-jonowych. Dla przykładu, laptopy pracujące 4 godziny na baterii będą pracować 7 godzin. Najnowsze baterie mogą trafić na rynek już w 2010 roku, choć na razie są to tylko realne nadzieje, nie zaś konkretny termin wyznaczony przez producenta. Samsung ujawnił wyniki badań, które wykazały, że firmy nie podejmują aktywnych działań prowadzących do ograniczenia liczby druku. Badaniu poddani zostali pracownicy ponad 4000 firm. 4 na 5 firm objętych badaniem nie stosuje żadnych narzędzi kontroli druku. Brak narzędzi służących do kontroli druku w firmie nieuchronnie prowadzi do marnotrawstwa zasobów. Wśród wszystkich grup wiekowych poddanych badaniu ponad 69% pracowników przyznało, że woli czytać dokumenty na papierze niż na ekranie monitora. Co ciekawe, 3/4 osób poniżej 35 roku życia przyznało, że łatwiej czytają się dokumenty w wersji drukowanej. Złe wieści dla oczekujących na StarCraft 2, beta wersja gry nie pojawi się w tym roku. Okazuje się, że Blizzard nie ma w planach wypuszczenia wersji beta gry do końca tego roku. Nastąpi to najprawdopodobniej na początku lutego 2010 roku. Pomimo, że opóźnienia nie są niczym nowym w tej branży, to w przypadku StarCraft gracze może powoli kończyć się cierpliwość. Blizzard przekłada po raz kolejny wcześniej zadeklarowane terminy. Na koniec, nasze pierwsze wrażenia z gry Modern Warfare 2. Gra oferuje niezwykle szybką i dynamiczną rozgrywkę, w której nie przeszkadzają hordy skryptowanych przeciwników czy drobne błędy sztucznej inteligencji. Akcja pędzi do przodu siłą pocisku i nie zwalnia ani na minutę. Nawet misje, w których celem jest jak najdłużej pozostać niezauważonym, dostarczają emocji, których próżno szukać w podobnych strzelaniach FPS. Nie mamy też zastrzeżeń do działania systemu opartego o serwer net. Gracze dobierani są szybko, a rozgrywka jest płynna i pozbawiona lagu. Więcej będziecie mogli przeczytać w przygotowywanym przez nas artykule, który już niedługo pojawi się na łamach naszego serwisu.